Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Dziwacznie to jest, człowiek nadaje na platformie, która go cenzuruje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No, polityczne cenzurowanie na tutejszej platformie jest no, znane mnie już od jakiegoś czasu. Zaczęło się od demonetyzacji, później pośrednio było usunięcie jednego filmu, tak zwanego konserwatywnego, tak zwanego mowa nienawiści, tak to opisali. Odwołania na monetyzację nie pomagają, no bo co i raz rozpatrują. Dlaczego to jest ważne, monetyzacja? No, musicie zrozumieć, że monetyzacja to nie przynosi dużo pieniędzy. To są jakieś groszowe sprawy. Może przy mojej oglądalności 15, 20, 50 centów dziennie. No ale jest to kwestia tego, że jak nie mam monetyzacji, no to po prostu nie polecają filmów. Nie polecają filmów, także dziękuję wam wszystkim wiernym subskrybentom, ludziom, którzy nie zasubskrybowali, ale oglądają, bo mają powiadomienia, także wciskajcie dzwoneczki. No tak to działa. No, rozumiem, że jestem troszeczkę monotonny, nie pokazuję ulic amerykańskich, nie chodzę do parków, nie mówię o przyjemnych rzeczach, nie mówię o życiu codziennym, no ale to na dzień dzisiejszy to jest właśnie to życie codzienne. W Ameryce w ostatnim czasie 5 milionów Amerykanów kupiło broń. 5 milionów, 43% domostw posiada już broń. I to wszystko jest przeciwko tej garstce komunistów. Garstce komunistów, te 5-10% lewaków, bolszewików, którzy opanowali umysły pośrednio. To jest dziesiątka 10% tych komisarzy, którzy są w stanie strzelać, zabijać. No a 41% użytecznych idiotów. 41% użytecznych idiotów plus 10% gorliwych wyznawców komunizmu. No i demokracja zwycięża. No i lewactwo zwycięża, tak? Także wszyscy ci normalni widzą, co się dzieje. No ale wracając do cenzury tutaj na tutejszej platformie, był taki lekarz, ten lekarz chiński, Li Wenliang, no on umarł na koronawirusa, no ale przez długi okres jako lekarz ostrzegał, że to wszystko nadchodzi, no i w zasadzie założyli mu kaganiec cenzury. Chińczycy komuniści po prostu doprowadzili do tego, że jego głos został uciszony. No i to pokazuje kontrolę wolności słowa. Tak? Człowiek w dobrej wierze walczył o tym, że coś nadchodzi. W Ameryce wolność obywatelska, wolność słowa i te wszystkie te slogany takie, które człowiek już nawet nie zwraca uwagi, nie patrzy, co to powinno znaczyć, no ale niby wierzy, że coś takiego się nie stanie, że coś takiego w Ameryce się nie stanie. Ale jednak tutejsza platforma, no to wszystko, zrobiła wszystko, żeby upolitycznić cenzurowanie. W Polsce, w PRL-u był, gdzie to było, na Wronie chyba, był ten urząd cenzorów. Państwo to prowadziło, socjaliści to prowadzili, Komitet Centralny miał urząd cenzury. W Chinach jest to samo, to co za PRL-u było. No a w Ameryce teraz potężna platforma. Jest właścicielem przeglądarka internetowa. Miliardowe, bilionowe dochody. Oni wykupili platformę wideo, na której nadaje. No i to jest prywatna cenzura. To jest makabryczne.
W zeszłym tygodniu jest uniwersytet w Kalifornii, Stanford, no i jest tam taka Instytut Hoovera, no i główna firma, która jest właścicielem tutejszej platformy, poinformowała Stanford, że 50-minutowe wideo, które tam jest, z doktorem Scottem Atlasem, jest wycięte. Doktor to on jest neurologiem, radiologiem, no i on dosyć krytycznie podchodzi do kwestii koronawirusa. To znaczy nie podchodzi krytycznie do samego faktu, że ludzie chorują, no bo każdy normalny rozumie, że ludzie chorują, tak? To nie ma dwóch zdań, że ludzie chorują. Ludzie chorują na serce, na nogi, na głowę, cokolwiek mają cukrzycę, nie cukrzycę, zawały, ludzie chorują na grypę, umierają na grypę, no ludzie też umierają, no tyle tylko, że on twierdzi, że cena społeczna za to, co się dzieje, jest nieprawdopodobna, nikt po prostu tego nie liczy. W Ameryce przez w pewnym momencie 40 milionów ludzi straciło pracę na 120 milionów pracujących. Przy 120 milionach pracujących w Ameryce 60 milionów nie płaci podatki, no bo ten próg bezpodatkowy jest dosyć wysoki. Także doktor Atlas, on tłumaczył, że to trzeba wybalansować. Platforma tutejsza powiadomiła Instytut Hoovera, że nie pozwala jako firma, jako organizacja prywatna rozpowszechniać fałszywych informacji medycznych, które są przeciwstawne informacjom Światowej Organizacji Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia czy lokalnych jakichś tam urzędów zdrowia, czyli platforma sobie pozwoliła powiedzieć to, że sędzią w sprawie, co jest prawda, co nie jest prawda, to jest organizacja zdrowotna. Nie ma dialogu, nie ma dyskusji, nie ma rozmowy, nie można powiedzieć, tak? Światowa Organizacja Zdrowia została też ukradziona czy porwana przez Chińczyków. Jeszcze Światowa Organizacja Zdrowia w styczniu tłumaczyła, że nie ma świadectwa na to, że choroba jest przenoszona z człowieka na człowieka. To wszystko pchali Chińczycy. No i teraz usuwają materiały za to, że jest sprzeczna z tą organizacją. Również w tym napisali, że dr Atlas w pewnym z wywiadów fałszywie ocenił, że pewna grupa wiekowa nie może transmitować się, nie zaraża innych. Cała platforma prawdopodobnie miała na myśli to, że on w czasie dyskusji powiedział, że jest wrzesień, że się szkoły otwierają, no i że dzieci nawet nie zarażają, czy nie przenoszą tej choroby. No, to wycięli po tej podstawie, no ale tam było troszeczkę więcej, no bo w następnym zdaniu on stwierdził, że oczywiście transmisja i przekazywanie i zarażanie jest możliwe, no ale nie w takich ilościach, bardzo małe prawdopodobne. Amerykańskie w sierpniu jest taki magazyn Amerykańskiej Akademii Lekarzy Dziecięcych, pediatrów, no i dane pokazują, że faktycznie tak jest, że dzieci nie przenoszą COVID-19 w takim stopniu jak dorośli. I kiedy dzieci mogą przenosić, no ale proporcjonalnie jest to dużo, dużo, dużo mniej. Cały ten wywiad był pokazany w czerwcu, czyli ładnych parę miesięcy, tak? A został usunięty w sierpniu, we wrześniu, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 4 miesiące. No i człowiek może się zastanowić, co spowodowało to, że zostało to usunięte. No, czy można pomyśleć, że doktor Atlas, przepraszam,
że doktor Atlas został wybrany doradcą do Białego Domu przez Trumpa. No tak, tak, tak. W krajach socjalistycznych to wszystkich polityków przenoszono ze względu na stan zdrowia. No a tutaj właśnie usuwają człowieka, dlatego że jest wybrany do Białego Domu. Czyli zemsta. Zemsta lewaków, zemsta polityczna komunistów. I to jest straszne. To jest straszne. Do tego jeszcze dużo, dużo wykładowców na Stanford po prostu też napisało no, perfidny, parszywy list dotyczący tego lekarza. No i te wideo dwa dni zniknęło. Czy ktoś by pomyślał, że jak Joe Biden, jak on ma swoich tych doradców, czy Hillary Clinton, czy Barack Obama, czy jak oni by coś mówili, byłoby jakoś niezgodne, czy coś byłoby usuwane? No nie, nie, bo to socjaliści, demokraci, no to mają zasady Kalego. Kali ukraść dobrze, Kalemu ukraść niedobrze. No i to jest, musicie to pamiętać, po prostu to jest jednopartyjne myślenie, tak? Ta poprawność polityczna, komunistyczna, to jedno myślenie, jedna partia, jedna cenzura, to jest makabra. Ten koszmar tego wirusa, no co on mógł nauczyć cały świat? No jeżeli nauczył, no to powinien nauczyć to, że nie ma monopolu na jedyną słuszną prawdę, tak? Jest po prostu prawdę można wyszlifować w ramach rozmowy, można wyszlifować w ramach dialogu, można doprowadzić w jakichś tak pośrednich stopniach, dochodzi się do jakiegoś wniosku, ale to musi być dialog. Musi być dialog. I to, że żeby zrozumieć to, co ten doradca, lekarz, fachowiec wybrany przez prezydenta ma coś do powiedzenia, no to obywatele amerykańscy mają prawo to usłyszeć, tak? Mamy prawo to usłyszeć, no bo to jest wolna debata, wolna rozmowa, wolny dialog. To jest podstawa Ameryki i to jest ta konkurencja, ta konkurencja między innymi informacji. Mogą organizacja, no, duża firma może patrzeć na Światową Organizację Zdrowia, no ale jednak, ale to jest ciągle amerykańska kompania. Ciągle amerykańska kompania. No i Amerykanie pokażą jednak, pokażą w sierpniu, co Amerykanie o tym myślą. Mam nadzieję, że też zaczynasz myśleć dużo bardziej roztropnie. Także jeżeli jesteś Polaku, jeżeli jest, czy Polko, jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli głosujesz, jeżeli masz nadzieję, że Ameryka przetrwa, że przetrwa normalna, że nie zostanie Związkiem Socjalistycznych Republik Amerykańskich. No bo to do tego może dojść. Może dojść na Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich i to będzie makabra. To będzie makabra. To będzie 20, 30, 40 lat tragedii, dopóki ludzie znowu się nie obudzą. Także cenzura jest straszna. Głosowanie jest rozwiązaniem na to. Samoobrona też jest rozwiązaniem. Oczywiście trzeba pilnować tych wszystkich komunistów, komunistów Antify, komunistów, którzy mają tą samą flagę, co w hitlerowskich Niemczech. Także głosuj konserwatywnie. Jeżeli jesteś zadeklarowany jako demokrata czy demokratka, zmień swoją przynależność partyjną. Głosuj 3 listopada na konserwatystów, głosuj na republikanów. Socjalizm nie może zamieszkać w Ameryce. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję. Serdecznie polecam. To jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.